Muzeum Miasta Pabianic oprócz wystaw stałych od 26 maja można oglądać wystawę interaktywną zatytułowaną Wszystko jest liczbą, która do naszego miasta przyjechała już w marcu. Uroczyste jej otwarcie zaplanowano na 12 marca, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną do jej uroczystego otwarcia nie doszło. Teraz w ramach luzowania obostrzeń ekspozycję można już oglądać. Wystawa Wszystko jest liczbą przyjechała z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Matematyka to nauka o kształtach i liczbach, dlatego wystawę podzielono na dwie części – język natury i liczby wokół nas. Znajduje się na niej 35 stanowisk umożliwiających wykonanie ponad 60 doświadczeń, które udowodnią obecność matematyki w codziennym życiu oraz wyjaśnią wiele zasad panujących w otaczającym nas świecie. Zwiedzający przekonają się, że liczby i figury geometryczne można zaobserwować w sztuce, muzyce, geografii czy przyrodzie. Wszystkie stanowiska na tej wystawie są interaktywne, czyli podchodzimy do stanowiska, czytamy instrukcje i wykonujemy zwykle proste zadania, ale niestety to jest matematyka, więc niektóre zadania, nawet jakbyśmy chcieli, nie dało się w bardzo prosty sposób i przystępny przedstawić, aczkolwiek nie należy się zniechęcać, bo każdy lubi łamigłówki, bo myślę tu głównie o łamigłówkach. Mamy ich tu mnóstwo i one wyrażają w jakiś sposób zagadnienie matematyczne, które być może w opisie takim matematycznym stricte są dosyć skomplikowane, ale jak weźmiemy do ręki i trochę z tym powalczymy, to myślę, że jesteśmy w stanie coś wygrać. Na geometrycznej części wystawy prezentowane są m.in. takie zagadnienia jak geometria rzutowa, matematyka w kartografii, twierdzenie Pitagorasa. Jednym z przykładów eksponatów znajdujących się na tej wystawie jest taka wyspa złożona z eksponatów, które pozwalają nam w bardzo prosty sposób udowodnić twierdzenie Pitagorasa. Jednym z takich dowodów jest dowód wodny, który po prostu pokazuje, jak obracając takim kołem możemy przelać tą samą ilość cieczy do kwadratów, które z jednej strony składają się na kwadrat o boku C, oparty na przeciwprostokątnej, i w sumie i dwa kwadraty oparte na przyprostokątnych. I tu widać A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, jak się właśnie rozlewa. Pozostałe stanowiska pozwalają też pokazać dowód tego twierdzenia na zasadzie geometrycznej, przestawiając po prostu klocki, udowadniając, że pole powierzchni tych kwadratów jest identyczne. O. Niech się doleje do końca, bo one się wypełnią tylko przez to, że się pieni. To bardzo ciężko dobrać taką ciecz, która to... O, ale już myślę, że jest okej. Ekspozycja umożliwia przyswajanie cennej wiedzy poprzez wykorzystanie specjalnych przyrządów i urządzeń, a także gier, układanek, puzli czy kwadratów magicznych. Można ją zwiedzać do 18 lipca, jednak ze względu na panującą pandemię obowiązują określone zasady bezpieczeństwa. Od tygodnia 21 maja pabianiccy kinomaniacy mogą oglądać filmy w uruchomionej trzeciej, tym razem wirtualnej sali Kinatomii. Umożliwia to największe wirtualne kino studyjne na świecie, stworzone dla blisko 50 niezrzeszonych kin przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Wystarczy wejść na platformę mojeekino.pl i obejrzeć film. To takie okienko między kinem tradycyjnym a tak zwanym streamingiem. W pierwszej kolejności filmy, które zejdą z ekranów w kin, będą trafiały właśnie na nasz portal. Jest z nami kilku dystrybutorów filmowych. Myślę, że kolejni będą się włączać w miarę jak będziemy uruchamiać program. Jest dużo miejsca na filmy arthouse'owe, będą też przeglądy filmowe i festiwale, także dosyć szeroka będzie oferta dla widzów. Na seans widz wchodzi z poziomu strony kinotomi.pl lub z poziomu strony mojeekino.pl. Trzeba będzie wejść na portal, wybrać odpowiedni film, wybrać odpowiednie kino, dokonać płatności i dostajemy 48-godzinny dostęp do albo wydarzenia, albo filmu, albo festiwalu, albo jakiegoś konkretnego wydarzenia. W ten weekend, 29 maja, widzowie będą mogli obejrzeć wydarzenie bez precedensu, pierwszy w Polsce w całości zrealizowany online Festiwal Filmów Fabularnych Wiosna Filmów. Filmem otwarcia 26. edycji tego wydarzenia będzie m.in. zdobywca Złotego Niedźwiedzia oraz nagrody jury ekumenicznego Zło nie istnieje. To najnowszy dramat jednego z najważniejszych irańskich reżyserów prześladowanego przez władze, Mohameda Rasulofa.
Festiwal potrwa do 7 czerwca. W ciągu 10 dni widzowie będą mogli zobaczyć ponad 40 filmów docenionych przez jurorów, dziennikarzy, a także publiczność na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Berlinie, Cannes, Wenecji czy Toronto. Będą także filmy nominowane i nagradzane przez Europejską Akademię Filmową oraz Amerykańską Akademię Filmową. Wiosna Filmów ma w swoim programie również pasmo z filmami dokumentalnymi, w których znajdą się 4 propozycje, z czego 2 to polskie premiery. Pierwszą z nich jest fascynująca historia kobiety, która zmieniła oblicze 10 muzy. Bądź sobą, czyli nieodpowiedzialna historia Alice Guy Blaché. Dokument ten to niezwykła opowieść o zapomnianej pionierce kinematografii, uznawanej za pierwszą reżyserkę w historii 10 muzy. Realizacja dokumentu zajęła ponad 8 lat. Kolejną premierą festiwalu jest Powitanie Słońca, intrygujący dokument o odkrywaniu jogi w różnych zakątkach świata oraz jej uniwersalnej sile. Utalentowany fotoreporter i dokumentalista wyrusza w podróż po świecie, odwiedzając miejsca, jakie pewnie nie przyszłyby nam w kontekście jogi do głowy. Zdobyte doświadczenia pozwalają reżyserowi spojrzeć z nieco innej perspektywy nie tylko na zachodnią kulturę, ale i własne życie. W paśmie dokument na wiośnie filmów nie mogło zabraknąć obsypanej nagrodami Krainy Miodu. Ten wrażliwy i przenikliwy obraz ukazuje zanikającą tradycję hodowli pszczół opartej na szacunku i traktowaniu ich jak partnerów. Film zdobył liczne nagrody na całym świecie. Otrzymał także 2 nominacje do Oscara w 2019 roku w kategoriach najlepszy film dokumentalny i najlepszy film nieanglojęzyczny. Ostatnią z propozycji dokumentalnych na tegorocznym festiwalu jest debiut reżyserski Karola Starnawskiego – Cienie Imperium. Film pokazuje skomplikowaną historię państw postsowieckich oraz ich mieszkańców. Pytanie, czy można żyć w cieniu imperium, niczym bumerang, powraca w każdej z 3 przedstawionych w filmie historii. Choć ich bohaterów dzielą setki kilometrów, narodowość oraz wiek łączy zbliżone, oparte na strachu doświadczenie, ale też nadzieja na spokojne i lepsze życie. Informacje o repertuarze Pabieńczanie znajdą też na Facebooku na profilu zatytułowanym Tomi Online. Na koniec zapraszamy na przegląd nowości wydawniczych. Ciekawą propozycją jest książka autorki Jojo Moyes Światło w środku nocy. Nasze czytelniczki chętnie sięgają po zbiory tej autorki, gdyż w każdej historii, którą przedstawia, widać jej pasję do pisania. To przepiękna opowieść o przyjaźni, sile kobiet i odwadze. Przenosimy się do roku 1937. Nasza główna bohaterka wyszła za mąż i okazało się, że małżeństwo stało się dla niej udręką. Postanawia zostać konną bibliotekarką. Razem z 4 kobietami walczą o prawa kobiet, o wolność słowa i dostęp do wiedzy, co było dość kontrowersyjne w tamtych czasach. Książka ma bardzo urzekający klimat, a płynące z niej morały są atutem dla czytelników. Zachęcam do przeczytania. Ciekawą alternatywą jest książka Pawła Piotra Reszki pod tytułem Płuczki – Poszukiwacze żydowskiego złota. Jest to literatura faktu dla czytelników, którzy chcą zasięgnąć informacji, co działo się w obozach w Sobiborze i Bełżcu, gdzie mieszkańcy okolicznych wsi zorganizowali wykopki w poszukiwaniu żydowskiego złota. Nie jest to łatwa pozycja, skłania do refleksji nad wydarzeniami, które miały miejsce w historii. Literatury o obozach w Sobiborzu i Bełżcu jest niewiele. Nie cieszą się taką popularnością jak te, na przykład o Majdanku, Treblince czy o Oświęcimiu. Książka nie przytłoczy nas nadmiarem informacji, a autor oddaje głos uczestnikom wydarzeń. Uważam, że warto sięgnąć po ten brutalny, ale rzetelny reportaż. Jakie to życie jest dziwne. Dziwne i nieprzewidywalne. Prawda. To książka Kary Santos. Jest to druga część przygód bohatera Eryka. Pierwsza część miała tytuł Kłamstwo. Kłamstwo chyba było prostsze, ale prawda jest trudna. Przede wszystkim trudna. Młody człowiek, wychodząc z poprawczaka, ma
teoretycznie już prostą drogę do pokonania. Wszystko wydaje się łatwe, zorganizowane, ma wyznaczone punkty i cele. Jednak życie wszystko komplikuje. Jak trudno jest takiej osobie po takich przeżyciach wrócić do normalności, przezwyciężyć wszelkie trudności, które jakoś same na niego schodzą. To jest właśnie o tym książka. Jak trudno jest pokonać życie. Kitty Crowther napisała książeczkę pod tytułem Szur, szur, ćwir, plum. Pozornie wydawać by się mogło, że to jest książka dla młodych czytelników, którym powinniśmy ułatwić i pomóc w wymowie. To jest mylne zdanie. Tytuł mówi wiele, ale o bohaterze głównym, czyli o strachu, o lęku. I tutaj właśnie w tej książce lęk ma właśnie takie imię, czyli szur, szur, ćwir, plum. To jest lęk przed zaśnięciem i ten właśnie szur, szur, ćwir, plum przychodzi wieczorem, kiedy mały żabek ma iść spać. I żabek boi się go bardzo. On zawsze przychodzi, ten szur, szur, ćwir, plum i straszy go. Nie może zasnąć mały żabek. I zawsze idzie do swojej mamy, do swojego taty, chociaż rodzice bardzo, bardzo skrupulatnie wszystkie czynności wieczorne wykonują. Ale szur, szur, ćwir, plum jest bardzo trudne do pokonania. No i w końcu nawet tato musi go pokonać. Tato też się przestraszył, ale tato zawsze ma rozwiązanie trudnej sytuacji w zanadrzu. I właśnie tak się stało również w tej książce. Tato pokonał tego strasznego szur, szur, ćwir, pluma. A jak? No to trzeba się dowiedzieć wspólnie z dzieckiem. Zapraszam. Agata Lotch-Ignaciuk napisała ciekawą książkę. Zilustrował ją Bartłomiej Ignaciuk. A książka nosi tytuł Doba na oceanie. To nie jest doba 24 godziny, tylko to jest człowiek na oceanie. Znamy Aleksandra Dobę i jego dokonania, a ta książka to jest przedstawienie jego wyprawy przez Atlantyk na kajaku. Takie przedstawienie tej wyprawy techniczne i organizacyjne, a także no, cała wyprawa, jak to się wszystko odbywało. To jest książka dla młodszych czytelników. Prezentuje nam tutaj takie sytuacje jak: czy rekina można głaskać wiosłem? Albo przepis na kawę środkowoatlantycką. I czy Atlantyk kołysze do snu? A także którędy do Ameryki? I przeskoczyć, jak przeskoczyć podwodne góry? No i jeszcze jest jedna ważna rzecz: burze, sztorm i mały kajak. Ta książka przedstawia właśnie wszystkie trudności techniczne, organizacyjne, no i pokonanie własnych słabości ludzkich, kiedy jest się samotnym na kajaczku maleńkim na wielkim, wielkim oceanie. Książka o wielkim człowieku z wielkim charakterem i siłą ducha, o Aleksandrze Dobie. David McKee to autor książek o Elmerze. Elmer jest słoniem, kolorowym słoniem, a ta książka jest troszeczkę inna od wszystkich pozostałych. Nosi tytuł Gdzie jest Elmer? Wyszukiwanka. Ostatnio dzieci bardzo lubią, rodzice chyba też, właśnie takie książki tego typu, że jest wyszukiwanka. I dla maluchów właśnie są stworzone takie ciekawe pozycje. I tutaj na przykład mamy słoników całe stadko i musimy rozwikłać zagadkę. Jakie zwierzę ulepiliśmy ze śniegu? No i proszę, musimy odnaleźć. I tego typu zagadki i pytania na każdej stronie, coś innego i coś ciekawego, coś do policzenia na ćwiczenie bystrości oka. Dla małych dzieci wspaniałe. Zapraszam.